Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kuhl, a to jest Beat Buddy Tales of Guardians. Tyry? Ale nie będę tak robił tak tyry, bo Emilka w stanie się na mnie wkurzyła, że to jest strasznie denerwujące, więc już tak robić postaram się nie będę. I do tych z was, którzy nie zauważyli, przypomnieć chciałbym, co to jest. Nie wyglądają takich, co by mi krzywdę zrobili. O, miałem rację. Już wam mówię to, co chciałem powiedzieć. Ci, którzy nie zauważyli, chciałbym wam zwrócić uwagę, że pod ostatnim filmikiem, czyli pod pierwszą częścią Bidziomka, wystarczy... Co on tak gdzieś skacze? Pod ostatnią częścią Bidziomka wystarczy napisać jakiś ciekawy czy śmieszny komentarz udający beatbox, żeby dostać własną kopię tejże gry. Tylko tyle, nic więcej nie wymagam. Gra będzie wtedy totalnie za friko. Dostaniecie, oj, linka, którego można przypisać do swojego konta Steam. Czemu on sam w górę leci? W ogóle wrażenie, jakby sam się sterował. Coś mi się tu nieważne. Więc pamiętajcie, komentarza nie należy wstawiać pod tym filmikiem, tylko pod pierwszym. Więc tu się musicie wrócić, że tak powiem. No i co teraz? A, tu jest przejście. No dobra. Skończyło mi się ziomalskie. Gdzie jest ten odbiornik? O, nie? Aha, już wiem, tam chcę to wycelować. Albo nie, wręcz przeciwnie, chcę to wycelować w dół. Tak. Tylko teraz po co mi tutaj w tą stronę? W ogóle kurczę, nie zwróciłem uwagi, kiedy zacząłem, ile czasu. Nie rozumiem. Aha, dobra, już pojmuję. A kapuję. Dobra, mam tym wycelować w to. Oj, no łap to, ziomku. Dobra. Teraz to mnie odbije w to, a to mam wycelować tam. Oj, za wysoko. Dobra, tak będzie ok. No, Bidziomku, pokaż, na co cię stać. Ho, ho! Bit rozruba. O, gwiazdka. Co to jest? Kolorowe Bidziomki. Generalnie dostali właśnie opierdziel za zgubienie swojego pojazdu. I właśnie ściemnia... O, jakaś publiczność. Ambra, olać. Pojmuję, o co chodziło z tamtym, ale nieważne. A, tu jestem, o. Chyba zepsuję im przedstawienie. To technik! A, światło im zgasło. Teraz Thor może robić.
Ja mogę robić, hehehe. Puść to widziomku. O! Czyli tu się przycisnę. Idę zobaczyć, czy tam się coś dzieje ciekawego. A, tu mogłem tak wyskakiwać, no dobra. Takie dziwnie. No nieważne. Aha, czyli tu mam znowu przynieść ten, tak? No dobra. Ale to nie będzie tak, że to deaktywuje i wtedy szybko ten? Muszę tam popierdzielać? Winda zjedzie na dół? No nie, wygląda to, że nie. Ciekawe. Oj, no poziom. O, dobra. Aha, i teraz to zjedzie z powrotem na dół i teraz muszę się od tego odbić. A, taki plan! Czaję już. Bum, bum, bum i bęc. O, proszę bardzo. Nie, to muszę w tamtą stronę się odbić. No, leć widziomku. Myślę, że padę mi się grało lepiej. Chyba, że odmówię na własnym odcinku, kurczę, no. On mnie uderzył. Nie, dobry krab. Nie, to nie jest krab. Krab to ten, co ich aktywuje. A masz krabie. Głupie ślimaki. Pięknie, proszę bardzo, profesjonalizm, profesjonalny bidziomek, to ja. Ha, ha, ha. Dobra. O, o, tu są kryształki. Już nadal nie rozumiem, po co mi one. Ale to tak. Wow. Prawie jak domino. Oj. Dobry krabie ty, ja cię zniszczę. Oj! Nie w tą stronę. Kurczę. Ajaj, o! Biedny mi ziomek. Tam to wycelę. O, właśnie o to mi chodziło. Teraz to musimy wycelować tam. No, mniej więcej tak. O, świetnie. Oj, oj, o! A, przeżyłem. Nie, dobra, nie będę tak robił. Co prawda Milka jest w pracy obecnie, ale... Po co ją denerwować? Potem, nie wiem, na filmiku czy coś. O, zniszczyłem. Bez dynamitu, oh yeah. Płyniemy dalej. O, to był level. O. A i po to zdobywam te bitpunkty. Patrzcie, jakieś ekstrasy normalnie. Kto by pomyślał? No i zobaczymy, co będzie dalej.
To nie jest mój dom, aha. Aha, zabłądził po drodze do domu. No ładnie, ziomku. Dżungla. No, okej. Okay. Gwiazdki, gwiazdki, gwiazdki! A, myślałem, że mogę jakoś z nimi interakcję przeprowadzić. Wow, wow, wow! Dawał serca. Widziomki, dzień dobry widziomku. Jakieś inne widziomki w każdym razie. Siemano! A to są symfonianie. A, to jest tak. A, i tam mnie puszczą, co za bzdara. Spoko, poradzę sobie bez was. No wreszcie, jeszcze się nie trafi. Dobra. Wow. Jakiś ognisty ten. Kurde, powinien jako gratis do tej gry dawać po prostu paczkę tych wszystkich dźwięków jako sample, żeby ktoś sobie mógł zrobić własną muzyczkę. Masz ty głupi krabie. No! Zablokowałem się ślimaka. To nie fair. Jeszcze raz muszę tą lokację przejść, no dobra. Przez chwilę zwątpiłem. Tak, to jak się za często pływa na tym, na prawym ścisku myszy. Na prawym ścisku myszy dostaje takie lekkie turbo, no ale jest to wtedy nieprecyzyjne. O, a tutaj się zamknięte. I tam jakiś pierdol dziwny, widzieliście? On tak pierdzi śmiesznie, tak... No nieważne. Płyniemy tędy i zobaczymy, co tutaj będzie. Oj, znowu! A, trafił mnie schowany. Ha! Sukces. Teraz serdusze nie zawadzi. Ha! Co wy na to? Ej, skubany, no. Ojej! Patrzyłem się przez chwilę, no. Masz krabie. Ojej! 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 Myślałem już, że mi się nie uda znowu. Wow, jak napierdzielają z karabinu. Ej no. Zaraz umrę. I gdzie mam jakąś apteczkę? No, ale to jest co prawda checkpoint, no ale kurczę, no. O! A widzieliście, koło mnie się takie nutki śmieszne pojawiają, jak mnie zabiją. Ha! Przeszedłem. Bo raczej przepłynąłem. O, tu jest ten pierdziel. Oh,
jak rzucisz coś zielonego, to wychodzi z czerwonego. Albo na odwrót. Czerwonego to wychodzi z zielonego, czyli taki jakby teleport, jak z portala prawie. O! Jak mnie łyknął? Gdzie ty płyniesz, widziomku? Czemu? Nie płyniesz w górę, nie płyniesz w górę! A to jakieś prądy, to może wcześniej jak płynąłem w górę, jak nie chciałem, to też tak było. To były jakieś prądy, a nawet nie widziałem. Łapka. Nie to, widziomku. No i co, zablokował się. No podnoś to, dziękuję. Udało się. Opsa. Teraz tak, to musimy celować tu. Świetnie. To musimy złapać i wycelować tam. Trochę bardziej tam. O, świetnie. To jest chyba nawet, ale nie, to nie jest dobrze wycelowane. Minimalnie musimy to przesunąć, żeby było wycelowane tu. Zobaczymy, czy wyszło mi to. Bęc, 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 a i dupa. Czy co, bardziej tu? No to powinno dać radę, no teraz spróbujmy. No i świetnie! I w tym świetnym momencie chyba powinienem zakończyć. Jeśli nie pamięć nie mieli, to gramy już chyba 15 czy 20 minut. No i tam był jakiś checkpoint, tak? Dobrze widziałem? Nie, nie było, o kurczę, no dobra, no to musimy dotrzeć do checkpointu. O, czyli tutaj. Nowa melodyjka jest. Co mi to? Nie rozumiem. No nieważne, ale jako że był checkpoint, widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam was do wrócenia się do pierwszego odcinka i beatbox komentowania, czy jakby tam śmiesznie jeszcze nazwać. W celu utrzymania własnej kopii tejże gry, jest całkiem zabawna, a mój bidziomek się buja tutaj, jak widzieliście. I to jest, będzie już na tyle, ja was żegnam, trzymajcie się i do następnego, hej! W ogóle ma uszy jak słuchawki.